piano czy forte? Zaprasza Mateusz Borkowski. A w audycji Piano czy Forte wita Państwa Mateusz Borkowski. Dobry wieczór. Dziś będę mówić o wielokulturowości w muzyce. Jest jak najbardziej możliwa, czego dowodem był program koncertów Muzeum Czartoryskich w ostatnią niedzielę. Program koncertu Krakow Singers z udziałem m.in. Wasima Ibrahima, który dziś jest moim i Państwa gościem. Wasim Ibrahim, doskonale znany słuchaczom Radia Krakow, ale dla porządku przypomnę, kompozytor, animator kultury, muzyk, założyciel chóru W Kontakcie, grający na instrumencie ud. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A rozmawiamy dlatego, że na tym koncercie, premierowym programie Mezmur, czyli psalm. Tak jest. W kilku językach to słowo. Tak, po hebrajsku, po aramejsku, po arabsku, mezmur. To znaczy psalm po polsku. Zabrzmiały utwory Wojciecha Bobowskiego, znanego szerzej jako Ali Ufki, kompozytor XVII-wieczny, który swoje życie spędził na dworze sułtańskim w Stambule. I na tym koncercie zabrzmiała muzyka dawna, ale muzyka dawna polska, włoska i kompozytora łączącego Polskę i Turcję, byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli tak. Wojciecha Bobowskiego. Jak w ogóle trafił pan na tego kompozytora? Najpierw dobry wieczór państwu. Faktycznie to jest był w Syrii pierwszy raz, kiedy znałem Ali Ufki, bo u nas lub w Turcji nazywa się Ali Ufki. Grałem, bo tutaj jaka muzyka turecka dla nas była, bardziej otomańska, ale był w Syrii normalnie, gdy gramy, ta muzyka nie była tak dużo problem, ale kiedy pojechałem tutaj do Krakowa, to było 2013, stworzyliśmy z znajomymi zespół, nazywa się Kameleon. I graliśmy też kilka utworów w różnych językach, szczególnie na wschód. To był ja i Witold Wrubel tutaj z Polski. On skończył na Akademii Grana Oboj. I Cenar Czemur z Turcji i Krystyna Szhak z Syrii. I graliśmy Ali Ufki, ale dla mnie i dla Cenara to był jakieś coś normalnie, że gramy ta muzyka, ale widziałem wtedy, że ludzie oni nie znają, kim on jest, Ali Ufki. To był, ja byłem w szoku, bo dla nas Ali Ufki jest kompozytor w Turcji bardzo ważny. Ale też ja znam, że ale on jest Polak. I krok po kroku był dla mnie też jaka motywacja, że chcę bardziej znam i czytam i chcę poznać bardziej jego twórczość i słuchałem, przygotowałem. Potem był też 3 lata temu chyba był nowy wystawy na Wawel, tej namioty tureckiej. Mm-hmm. I podczas wystawy pierwszy dzień ja grałem Ali Ufki na Wawel i też byłem zaskoczony, że dużo ludzi, naprawdę więcej niż 99%, oni nie znają, kim on jest. I tak byłem w szoku i decydowałem, że warto. Taki wielki kompozytor, wielki tłumacz. On jest też w sensie literackim też on bardzo jest ważna osoba. Szczególnie on był tłumaczem w wielu językach, około 15 języków. I dlaczego tutaj u nas w Polsce, szczególnie jestem Polakiem, teraz to ważne dla mnie. Jestem kompozytorem, wiem co to jest dla kompozytora, że jeden kompozytor wielki jak Ali Ufki, on pisał muzykę renesansową, ale w styl otomański i nieznany u nas tutaj w Polsce i chciałem jeżeli bardziej i wtedy po koncert na Wawel, kiedy grałem jego kilka, 3 utwory, grałem wtedy, myślałem, że muszę iść dalej. Mm. I przepraszam, mój głos troszkę, miałem 3 dni koncerty po kolei, troszeczkę jestem zmęczony. I decydowałem, że chcę dalej iść w tej stronę i
Potem była, spotkałem się, bo od dawna grałem, śpiewałem i oni nie tylko jak w pracy, też oni bardzo, Kasia i Karol są Krakow Singers, bardzo jakie przyjaciółmi, jakie jesteśmy razem cały czas. I proponowałem dla nich, że znaczy ten kompozytor i chciałem, jeżeli z nimi robił pierwszy krok. I kiedy oni słuchali ta muzyka, też oni byli zachwyceni ta rodzaj muzykę i naprawdę też to jest, chcę mówić, to od dawno gram z Krakow Singers i oni naprawdę przepiękny zespół, bardzo otwarty, bardzo wielokulturowości. Też to warto mówić, że oni cały czas pokazywali muzyka polska na zagranicę i muzyka wielokulturowości lycej tutaj w Krakowie lub w Polsce. I to jest wielka prawa, chapeau bas, jak my mówimy po francusku dla nich. I słuchaliśmy Mazmur. U nich byłem w domu nawet na kolację i zaczynaliśmy myśleć, w jaki sposób idziemy do przodu i oni potem proponowali ten program, że oni chcą śpiewać te mazmury w różnych językach. Co myślisz, jeśli robimy razem też mazmur aliówki? I poszło ten projekt, który potem był mazmur faktycznie, kiedy byliśmy u nich w domu i oczywiście oni organizowali cały event z muzeum i wysłali wniosek i był przepiękny koncert. Też grałem z Aradem Imamguli i z Adriana Kafel i z Dariusz Rasuli oraz to był kilka osób z Krakow Singers. I takie jest aliówki teraz i mam nadzieję, że wkrótce będzie bardzo ważne event aliówki, bo teraz planuję, będę robił rok, jeżeli nie rok, taki dużo czas aliówki w Polsce, będę pokazywał jego prace oficjalne, nie tylko ja, też teraz mam pomoc z doktor, też z pani Agata Belinna i idziemy dalej, po prostu zobaczymy, co będzie. Kompozytor rzeczywiście niezwykły, przypomnę, Wojciech Bobowski, który prawdopodobnie urodził się w 1610 roku we Lwowie, zmarł w 1675 w Stambule. No i właśnie ze Stambułem związał większość swojego życia. Związany był z dworem osmańsko-tureckim, z dworem sułtana. Tak jak pan powiedział, był tłumaczem, był też poliglotą. Jestem ciekaw, jak odbierał muzykę na dworze w Stambule, kiedy trafił tam z Polski. Czy to było dla niego zupełnie wszystko bardzo egzotyczne, tak jak dla nas dzisiaj, czy nie? To jest poważna też problem. Wczoraj też rozmawiałem wczoraj z panią Agata Pawlina i Carlos Pani, które robiliśmy, mamy projekt razem. I to był ten temat też stworzony, bo problem jest jego pracę. Nie znamy dokładnie, jak on chciał, bo też on był muzyka, pisanie w system starym, w tureckim, potem i on pisał na pięciu linie na naszym systemie, ale tam w tej muzyce jest dużo mikrotonów, dużo inne odległości pomiędzy notami i dużo interpretacji do teraz mamy. Nie wiemy, minimum ja, w jaki sposób, że on był zafascynowany ta muzyka turecka, bo też on mieszkał tam około 20 lat i sultan poznał go jako on po prostu może mówić geniusz i potem on jest wolny i on został w Stambule. Może on był naprawdę zafascynowany ta kultura i zaczynał pisać w tej rodzaj muzyki. Czyli już muzykę. Nie był na służbie u sułtana, tylko mógł tworzyć sam muzykę, tak? W Stambule? Nie, ale on był cały czas, bo nawet on pisał kilka utworów na słowa, które pisała przez sultan. Kilka, nawet jeden utwór był na ten koncert. My robiliśmy instrumentalne ten utwór, ale on był z tekstem sultanu. Moim zdaniem nie, on dużo z jego utworu on pisał, kiedy był
nie wiem, jeśli mogę mówić, chronione przez sultana, bo on był niewolnikiem somehow przez chyba Barbarian i potem był w Turcji i sultan poznał go jako geniusz i był wolny. Czyli i potem, dał mu wolność. Dokładnie, dał mu wolność, tak, let's say. Oczywiście on jest z Kijowie, ma relacja z Polski, po prostu jako Polak. I on, kiedy był tam, na pewno ta kultura, on był zafascynowany, ta kultura, bo to jest jasne, że on pisał naprawdę muzykę otomańską na 100%. I na pewno to jest ten efekt, on był od niego bardzo mocno, ale on jest jak Polak, mieszkał tam 20 lat. Nie wiem, jaka jest jeszcze, bo jestem w trakcie badań. Mm. Oczywiście też mam nadzieję z panią Agatą, bo ona jest specjalistą, ta muzyka, ona robiła nawet jej pracę. I jeden, bardzo rzadko w Polsce nie ma informacji, jeden z najważniejszych informacji Aliówki jest pani doktor Agata Pawlina, ona pisała pracę o tym, dlatego ona wie bardzo dobrze. I dzięki jej nawet ona przygotowała dla mnie teksty po turecku na ten koncert, tak ładnie. I mam zdaniem rodzaj, let's say, cały czas mówimy, jaka jest orientalizm w Europie. Tak. I to jest chyba bardzo fajny przykład, że to jest też rodzaj orientalizmu w Polsce. Nawet kiedy tutaj w muzeum widzimy ten obraz, portret Adam Potocki w strój turecki, bo też to jest w tym nawet później, bo to był 100 lat później, około 1850, coś takiego było, i Aliówki był prawie 150 lat wcześniej w Turcji. I w moim zdaniem jest rodzaj, że on był zafascynowany ta muzyka i ta kultura, bo on też niesamowite, że on tłumaczył mazmur, psalm do języka turecki i wtedy potem on komponował ta muzyka. I też ważne, że on nie tylko komponował muzykę, też on robił dużo aranżacji. Muzyka, która była wcześniej i on robił, let's say, aranżację. Nie tak ładnie aranżacja, ale teraz na dzisiaj informacje. Tak ładnie. Musiał być rzeczywiście zafascynowany całą kulturą, ponieważ przeszedł też w pewnym momencie na islam. Dokładnie tak jest. Rozumiem, że ten program będzie teraz prezentowany w różnych miejscach i na pewno będzie jeszcze okazja, żeby go oczywiście, tak jest. Posłuchać. To jest nasz cel. Ale to świetnie współgra z tym, co pan robi na co dzień i to już od lat. Tak. Rodził się pan w Damaszku, tak. Trafił pan w 2013 do Krakowa na studia do Akademii Muzycznej, które pan ukończył, potem był doktorat, ale w 2015 roku założył pan chór W Kontakcie. Tak jest. Który łączy muzykę zachodnią z muzyką Bliskiego Wschodu. Tak, i nie tylko. Nie tylko tak. Bliskiego. Bo już mamy otwór od Chin do Stanów. Tak. Czyli rzeczywiście wszystkie mamy kultury. Mamy 21 język teraz już. I w 2020 roku otrzymał pan tytuł krakowskiego ambasadora wielokulturowości. Tak, otrzymałem 2020 za rok 2009. Tak, 19, tak jest. No właśnie, czy muzyka dzisiaj, bo mówimy dużo o wielokulturowości, ale czy tak konkretnie ta muzyka może być jakimś remedium, czy jakimś pomysłem na to, jak pojednać ludzi ze sobą. Mam tu na myśli chociażby Palestynę i inne miejsca, w których trwają konflikty na tle właśnie kulturowym. I czy muzyka tutaj pomaga? Na pewno kultura i muzyka pomaga. W moim zdaniem najlepszy przykład. To był bardzo fajny u nas w Damaszku. Wszyscy mieszkaliśmy razem i przez politykę ludzie nie mieszkają razem i nie mogą żyć razem. To jest ważna sprawa. Kultura i muzyka, ona jest najlepszym mostem pomiędzy kulturami, pomiędzy ludźmi. To jest mój cel. Dokładnie bardzo dziękuję za pytanie. W jaki sposób przez muzykę możemy budować piękny most? Zawsze tutaj w Radiu Kraków faktycznie, bo mam ten cykl muzyk z Lewantu, podróżnik z Lewantu z panem Robertem Konatowiczem, też pozdrawiam go. I kiedy cały czas mój pomysł, w jaki sposób w Krakowie, jestem Polakiem, jestem Syryjczykiem, w jaki sposób mogę pokazywać jasna
i prawdziwa i fakty. I nie propaganda w mediach lub w programu polityków, które oni chcą pokazywać. Inna prawda, która ja jestem tutaj od 12 lat w Krakowie, jestem Syryjczykiem, ja tylko zajmuję się muzyką. Byłem na Akademii Muzycznej w Urzędzie Miasta, na ulicach, w knajpach, w restauracjach, w domu, w chórze, w orkiestrach, na koncertach. Cały czas ludzi, oni byli przymili. Cały czas była przepiękna atmosfera pomiędzy mój muzyk lub mój koncert z ludźmi. Nigdy nie miałem jeden problem i wszystko znamy ostatnie 10 lat, ile było problemy w sensie tej, że jesteśmy uchodźcami, ja nie jestem uchodźcem, ale w sensie jestem Syryjczykiem, jestem obcokrajowcem. Nie miałem jeden problem w Polsce. Oczywiście na Akademii Muzycznej po prostu przepiękne miejsce, które jest bardzo otwarte. Studiowałem, skończyłem, teraz uczę na Akademii Muzycznej, a cały czas wszyscy, cały czas drzwi były otwarte dla mnie, cały czas ludzie, oni pomagają mi, oni chcą ze mną. I muzyka w moim zdaniem najlepszy przykład, że zawsze robiła najlepszy most pomiędzy kulturami. Ostatnio byłem w Toledo w Hiszpanii i widziałem w sklepach, że jest islam, jest chrześcijaństwo, jest Żydzi razem, oni mieszkali razem w jednym miejscu, które ja w Damaszku mam ten przykład. Mm-hmm. W mój budynek, bo ja nie jestem muzułmaninem i nie jestem chrześcijaninem, by the way, ja nie tak nie jestem religijnym, po prostu dla mnie jestem człowiekiem, muzykiem, ale ja nie jestem, zależy od religii, w Syrii nie jestem i mieszkam w blok, około mnie jest chrześcijaninem i jest muzułmaninem, jest Żydem było w moim bloku. W jednym bloku. I nigdy nie mieliśmy, że jeden problem. Potem wiemy polityka, co robiła niestety, ale to jest nie nasza interes dla mnie. Mam nadzieję, my robimy nasza robota, która robimy most pomiędzy ludźmi i jesteśmy jeden człowiek i damy radę mieszkać razem i budujemy nasz towarzystwo w dobrym kierunku i my robimy to przez muzyką, kto akceptuje jak najbardziej, kto jego sprawa, nie nasza. Ale widać i to jest najlepsze, dokładnie najlepsze, ten koncert, co Krakow Singers organizował, śpiewaliśmy Wacław Szomotu, który ja uwielbiam, i Salomon, która jest Salomon muzyka, Rossi, dokładnie, tak? Muzyka po hebrajsku i muzyka Aliówki, która jest muzułmaninem i był mój utwór, które ja nie jestem ani muzułmaninem, nie jestem Żydem, nie jestem chrześcijaninem, jestem druzem, jak i bardzo mała grupa na Bliskim Wschodzie. I byliśmy wszyscy kompozytorzy w jednym koncert. Pomiędzy nami był na koncert Arad Imamguli, który on jest Kurdem. Mhm. I wtedy wszyscy byliśmy na scenę razem. Chyba to jest najlepszy przykład. No i chyba też ta reakcja publiczności, która była zachwycona tym połączeniem z różnych kultur i to, że oni tak gorąco bili brawo, zwłaszcza po pana utworze. O, dziękuję bardzo. Tak, chyba był fajny. Faktycznie dzięki Krakow Singers, bo oni są wspaniali i oni naprawdę śpiewali jak zawsze. Oni są wspaniali po prostu. Myślę, że to pokazuje pan, że to nie jest naiwność, kiedy mówimy o tym, że ta muzyka rzeczywiście może łączyć te kultury, że może być tym mostem, o którym pan mówi. I wtedy wcale nie trzeba znać tych różnych języków, prawda, które dla nas są często bardzo odległe, tylko właśnie językiem muzycznym można się porozumieć. Czyli to działa. Działa bardzo. Wczoraj miałem koncert w Łodzi i śpiewałem muzykę aramejską i muzykę arabską. I za miesiąc mam koncert muzyka z Andaluzji, muzyka arabska i muzyka sefardyjska. 19 października, W strefie Etno Kopernika 19. Krakowie. W Krakowie. Kaja Mianowana, Piotr Kopiec, Adib Szamun i ja. Zapraszamy serdecznie oczywiście. To jest najlepszy przykład, że w jaki sposób
kiedy śpiewamy muzykę z Andaluzji. Jeżeli chcemy być szczerzy, w jaki sposób możemy mówić, że muzyka z Andaluzji bez muzyki arabskiej w Andaluzji? W jaki sposób też możemy być szczerzy bez muzyki sefardyjskiej w Andaluzji? W jaki sposób też możemy bez flamenco z Andaluzji? Teraz pokazuję wam, mam nadzieję na koncert, jeden utwór z Egiptu, kompozytor pisał z flamenco, ale muzyka arabska, wpływ z Andaluzji. Ta muzyka była jednocka, let's say, ha? Jedna wspólnota, mieszkaliśmy razem, ludzi na ulicy, jemy razem i spacerujemy razem i płakamy razem i mówimy razem. Tylko rano jedna osoba pojechał do meczet, drugi do kościoła, trzeci do synagog. Ale w Andaluzji oni byli razem. W jaki sposób możemy robić muzykę z Andaluzji i mówimy, to jest tylko muzyka arabska. To nie fair dla innych i nie fair dla innych, że mówimy ta muzyka sefardyjska i nie ma innej. Nie, to jest muzyka z Andaluzji, to jest muzyka europejska, muzyka arabska, muzyka sefardyjska, muzyka flamenco, muzyka marokańska jest też tam wpływ. Iść do Maroko teraz, cała muzyka Andaluzji jest bardzo ważna część w muzyce marokańskiej. I to wspaniałe, kiedy możemy mówić o wielokulturowości, o tym porozumieniu, ale także o tym, że pięknie się różnimy. Tak. I tego się trzymajmy. Bo każda osoba ma swój piękno i musimy chronić. Przepraszam, jeśli mówię teraz o mój doktorat, ale był dla mnie motywacja, w jaki sposób mogę używać kilka elementów z muzyki orientalnej w muzyce współczesnej, orkiestralnej, która u nas muzyka ani sefardyjska, ani arabska, ani aramejska, nie ma harmonii. Ja robię utwór dla orkiestra z elementem muzyka aramejska. Mój cel